przychodzimy znacznie wcześniej, około 3 godzin przed meczem. Musimy przygotować wszystko to, co będzie niezbędne do przygotowania zawodników do meczu, czyli są to napoje, odżywki, owoce, które zawodnicy będą spożywać po meczu. Przygotowujemy też regenerację dla zawodników, którzy będą poddani tej regeneracji bezpośrednio po meczu. To są bańki chińskie, które pomagają nam w rozluźnieniu mięśni, jeżeli zawodnicy narzekają na napięcia mięśniowe. A często tak się zdarza po treningach, w których jest jakiś akcent szybkościowy albo większy akcent siły, to ci zawodnicy potrzebują jakby tą tkankę cały czas utrzymywać w optymalnej formie. Jakość tej tkanki powinna być cały czas na dobrym poziomie i walczymy z tymi napięciami, no i te bańki również nam w tym pomagają. Przygotowujemy odżywki, które zawodnicy suplementują się tymi odżywkami przed meczem, w trakcie meczu, po meczu. Przed meczem zawodnicy biorą odżywki na bazie kofeiny, są to odżywki, które pobudzają, przygotowują do tego wysiłku, któremu zawodnicy w trakcie meczu będą poddani. W trakcie meczu zawodnicy uzupełniają płyny, elektrolity, czyli to co stracili, to co wypocili, kolokwialnie mówiąc, uzupełniają elektrolity i inne witaminy, mikroelementy. Zawodnicy masują się przede wszystkim przed meczem i są to krótkie masaże, nie są to masaże rozluźniające, tylko to są masaże krótkie, pobudzające, które przygotowują tkankę, głównie tkankę mięśniową do meczu. Wygląda ten dzień meczowy, że po meczu zawodnicy przychodzą, zgłaszają swoje dolegliwości. My też musimy po meczu zgłosić raport dla trenerów, ile mamy urazów, czy to są jakieś poważne kontuzje. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o te masaże, o które pytałeś, no to masujemy też zawodników, to już wtedy ten masaż jest dłuższy, to już jest masaże są bardziej rozluźniające, relaksujące. Zawodnicy są poddawani zabiegom regeneracji już w dniu meczu. Dzisiaj na przykład przygotowujemy dla zawodników balę pełną lodu, dla której będą mogli wchodzić i kilka minut siedzieć. Jak również przygotowana dzisiaj jest kryokomora jeszcze bezpośrednio po meczu, bodajże o godzinie 22:40 wszyscy zawodnicy będą poddani zabiegowi kryokomory. Jak to, no? Dopisz taką kratkę u góry, że to byłem ja, nie żeby wiedzieli. Wchodzący z ławki. Abram, bo ty wszystko wiesz. Dobra. I pytanie mamy takie, bo z Leszkiem ci rozmawialiśmy, naszym fizjoterapeutą. No. Który zawodnik jest najczęściej masowany, który najchętniej odwiedza gabinet fizjoterapeuty? Jest taki zawodnik? Wiesz co, każdy po części, nie? Każdy gdzieś tam troszeczkę się przychodzi. Nie chcę kogoś coś za bardzo zmieniać. Ale nie zdradzając nazwiska, jest taki zawodnik, który bardzo często odwiedza? Nie zdradzając nazwiska. No są zawodnicy, którzy częściej leżą u Leszka bądź u Łukasza na kozetce, ale wydaje mi się, że wynika to też z tego, że świadomość u zawodników jest większa i służy to tylko temu, aby być w lepszej dyspozycji w kolejnym dniu treningowym, w kolejnej jednostce.
wydaje, że jest fajny taki objaw, że zawodnicy dbają o siebie. Ale młodsi częściej korzystają, czy bardziej starsi, czy wiek tutaj nie, absolutnie młodsi, nie ma? Młodsi przychodzą na końcu zawsze, jednak jest jakaś tam hierarchia i czekają na swoją odpowiedź na sam koniec. Okej, okay, no to dzięki. A co, chcecie przyjść i wysłuchać? Co? A wiesz co, te stare na kości już to za późno, nie ma ratunku. Jedno, bo w artykule dla Łączy Nas Piłka pojawiła się informacja, że tak. Kuba krócej śpi, Kacper dłużej. Dzisiaj jak to wyglądało? Kto dłużej spał, kto krócej? No jak zawsze, ja krócej spałem, leżałem, musiałem do sklepu iść po śniadanie zrobić, a następnie tylko wstał, zjadł i to wszystko. Ale podobno jak już się wkurzy Kacper, to wtedy role się odwracają, tak? To znaczy jak ja się wkurzę, to wtedy ja mu nie robię śniadanie. Dlatego musi być miły dla mnie, to wtedy zjera na śniadanie, a jak nie będzie miły, to nie zje tego śniadania. Kiedy ostatnie śniadanie bratu zrobiłeś? Już, ja nawet nie pamiętam nie kiedy. Ale cię jajecznicę zabrałem trochę. On tylko wodę gotuje, a ty resztę, tak? Nie, on nic nie robi. Ja w nocy owsiankę nalewam, a rano musi wstać i zrobić. Musiałem się bardziej postarać i tą jajecznicę zrobić. Trochę wcześniej wstać i zrobić, żeby był szczęśliwy i miał się na dzisiejszy mecz. A w dniu meczu inne śniadanie niż zazwyczaj, czy nie ma to znaczenia? Nie ma to znaczenia. Staramy się robić różne śniadania, no ale to nie ma żadnej różnicy, czy jest mecz, czy nie jest mecz. Staramy się na śniadanie jeść takie wartościowe posiłki. Dużo czasu spędzacie z Edim, przekonał was do picia yerba mate? Nie, ja próbowałem 2-3 razy, ale no kompletnie mi to nie smakuje, to nie mój typ jest w ogóle. Nie smakuje mi to w ogóle, temu też nie smakuje.